Cześć, ja jestem Sarcz, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Bloodborne i po ostatniej walce z kolejnym bossem w grze mam Wam naprawdę sporo nowego do pokazania, dlatego że odkryło się sporo nowych rzeczy po tej walce. Oprócz tego też napisaliście mi parę komentarzy, które mi też trochę pomogły, trochę nowych rzeczy się dowiedziałem, dlatego w tym odcinku myślę, że będziecie mogli zobaczyć parę nowych kwestii. No i zaczynając po kolei, przede wszystkim poza nagraniem znowu poświęciłem pół godzinki, żeby sobie nabić troszkę dusz, a wszystko po to, żebym mógł sobie kupić nowy pistolet i go używać, dlatego że tutaj mamy właśnie do zdobycia, już od dłuższego czasu zresztą, pistolet samopowtarzalny. Do tej pory jakoś go nie kupowałem, teraz myślę, że jest dobra pora i tutaj widzicie sami, że atak krwi, ten współczynnik ma większy, wprawdzie trwałość mniejsza, ale to nic, tylko że też widzę, że użycie kul ma dwa, dwie kule będzie wystrzeliwał naraz, ale przetestujemy sobie tą broń, najwyżej jak nam nie przypasuje, to z niej zrezygnujemy, ale najważniejsza informacja jest taka, że aby w ogóle używać tego pistoletu, to potrzebujemy jeszcze zwiększyć sobie atrybuty umiejętność oraz zabarwienie krwi. I właśnie po to potrzebowałem trochę punktów, żeby cztery kolejne punkty umiejętności sobie dodać. Więc najpierw za 3000 dusz, a raczej tętnień krwi, wykupmy sobie ten pistolet samopowtarzalny. Dobra. I teraz podejdziemy, tylko że nie wiem, czy w tym momencie mi nie zabraknie przypadkiem trochę tętnień, ale zobaczymy. Teraz podejdziemy tutaj. I właśnie wykupimy sobie najpierw umiejętność, dwa punkty i teraz zabarwienie krwi, dwa punkty. I proszę, idealnie mi starczy, jeszcze mi zostanie prawie 900 tętnień krwi, czyli tak jak dokładnie chciałem. 11,8, tak powinno być. Jeszcze pytaliście się mnie też, co poszczególne rzeczy dają. Tutaj można sobie przeczytać wszystko. Mamy poziom tętnienia krwi. Możecie sobie po prostu zatrzymać film i poczytać te opisy, jakbyście chcieli się dowiedzieć, co poszczególne atrybuty właśnie dają. Ja też na bieżąco będę o tym tak czy siak jeszcze mówił. Tutaj w ogóle też poszczególne współczynniki są również bardzo szczegółowo opisane. Więc tak jak mówię, jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to możecie sobie to teraz na szybko przeczytać. I dobra, to by było na tyle. Potwierdzamy. Dziękuję bardzo. I w tym momencie możemy już wyekwipować ten pistolet. Farewell, good hunter. Dobra, zróbmy to więc. Od razu ekwipunek, albo w sumie tutaj. Pistolet tropiciela, pistolet samopowtarzalny, proszę bardzo. Tutaj widzicie, trwałość gorsza, no i to użycie kul niestety. No ale sami widzicie, atak jest większy, więc zobaczymy. Wiem oczywiście, że ja też pistoletu mało używam, praktycznie w ogóle, ale mimo wszystko postanowiłem sobie to wykupić, no bo 3000 tętni to niedużo. A przy okazji miałem też motywację, żeby zwiększyć sobie te atrybuty umiejętność i zabarwienie krwi. Atrybuty, które też się przydadzą przecież do innych rzeczy. Dobra, mamy nowy pistolet. I na razie to by było na tyle, jeśli o to chodzi. Teraz kolejna rzecz, którą miałem Wam pokazać z nowości. Przede wszystkim tutaj odblokował mi się nowy nagrobek. Nagrobek graniczny, jako że ten Karner w Hemwick, ta nowa lokacja, którą ostatnio odblokowaliśmy, jak widzicie, już ona się wlicza do kolejnego nagrobku, więc to jest kolejny dowód na to, że najpierw powinienem jednak zająć się innymi lokacjami. Tutaj właśnie w nagrobku Jarnam jest jeszcze trochę lokacji do odwiedzenia, dlatego w pierwszej kolejności nimi się z pewnością zajmiemy. Tu jest też jeszcze jeden nagrobek, który na razie jest niedostępny. Musimy najpierw jakieś lokacje odblokować. I teraz kolejna rzecz. Mieliśmy jeszcze pogadać z tym dziadkiem. The Healing Church and the Blood Ministers who belong to it were once guardians of the Hunters. In the times of the hunter, Ludwig, they worked and forged weapons in their unique workshop. Today, most ministers don't recall the hunters, but they have much to offer you. And so, heed the message of your forebears. Ascend to Erden Chapel.
Okej, czyli informacje na temat kaplicy Oedona. Ascend to Erden Chapel. From there, you will find the church workshop. Ascend from... Dobra, już nic nowego tutaj nie wysłuchamy. Kolejna rzecz, kolejna nowość, której wam jeszcze nie pokazywałem. W momencie jak mam już ponad 10 punktów wglądu, w tym momencie mam już 12, jako że pokonałem kolejnego bossa, to sami widzicie, że tutaj się aktywowała kolejna misa. Możemy tutaj handlować z posłańcami korzystającymi z wglądu. I tutaj właśnie płacimy nie tętnieniami, tylko punktami wglądu właśnie. I widzicie, można tutaj kupić ostry koktajl z krwi, mały donośny dzwon, który pozwala nam pomagać innym tropicielom w innych światach, czyli po prostu wziąć udział w kooperacji. Mamy też złowrogi donośny dzwon, czyli dzwon, który powoduje, że możemy zaatakować innego gracza i po prostu wziąć udział w takim pojedynku PvP. Więc jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to też może sobie to kupować. Oprócz tego mamy też odłamki krwawego kamienia do kupienia. Czy coś jeszcze? Mamy też odzienie. Aczkolwiek raczej ono jest gorsze od mojego aktualnego, z tego co tutaj widzę po tych statystykach. Poza nagraniem to jeszcze sobie dokładnie sprawdzę, ale raczej tego nie będę kupować. Tym bardziej, że sporo punktów wglądu trzeba wydać. No w sumie to tutaj mało co trzeba w tym momencie kupić. Mogę sobie ewentualnie kupić ten mały donośny dzwon, bo rozumiem, że w tym momencie go jeszcze nie mam. Czekajcie, na wszelki wypadek zerknę. Mam tutaj coś w tym stylu, ale to chyba nie to. Dzwon przywołania. No właśnie, możemy wezwać pomoc z innych światów, ale nie możemy sami zaoferować pomocy. Więc kupmy to, chociaż na razie nie planuję i tak z tego korzystać, ale zmniejszymy sobie po prostu o jeden punkt ten wgląd. Dobra. I na razie to by było na tyle. Pokazałem wam, co tu można kupić, ale to jeszcze nie koniec nowości. Wciąż jeszcze sporo rzeczy mam wam do pokazania. Tutaj mnie jeszcze nie było. I też mi już swego czasu napisaliście, żebym właśnie do tego ogrodu zajrzał, a to dlatego, że mamy tutaj posłańców z pnia. Daj akcesoria posłańcom, a oni posłusznie je założą. No właśnie, to jest bardzo fajna rzecz. Mianowicie, pamiętacie jak parę odcinków temu znalazłem na dachu jednego z budynków czarny cylinder posłańca? Otóż można go wykorzystać, żeby właśnie tych posłańców ubrać w ten cylinder, co może wyglądać zabawnie. Proszę bardzo. Oczywiście jest to rzecz zupełnie kosmetyczna, ale fajna rzecz. A jakbym teraz wziął nic nie zakładaj, to oni by to zdjęli, jak rozumiem. Dokładnie, ale skoro mamy to, to na razie może ubierzmy ich w ten czarny cylinder. Z tego co wiem, to żadnych to tam dodatków, nic to tam nam nie daje w ogóle, poza właśnie taką kwestią kosmetyczną. Ale po prostu fajna rzecz, że jest coś takiego. Jeszcze zobaczę, czy w innych misjach są... A nie, w innych misjach nadal są tacy sami. Okej, myślałem, że to wszyscy będą tutaj w tych kapeluszach, ale jednak nie. Dobra, i chyba tutaj to będzie wszystko w tym momencie. Dlatego teraz kolejna rzecz, którą wam chciałem pokazać, to wrócę się do parteru lazaretu, do pierwszej lokacji w tej grze, bo też mi napisaliście, żebym jeszcze raz pogadał z Josefką w jej klinice, a więc udajmy się tam teraz. No właśnie, tą lokację już znamy. Jestem ciekaw, czy faktycznie Josefka mi teraz coś nowego powie. Zaraz się przekonamy. Oh, well, hello. Splendid. Let me ask you a small kindness. You're soon off to hunt, I presume? Then, if you find any survivors, tell them to seek Yusefka's clinic. Upon my Hippocratic oath, if they are yet human, I will look after them. Perhaps even cure them. This sickness, these beasts, they are not to be feared. This time the night is long. I may be trapped here, but I should do something to help. I'll even offer a reward for your cooperation. Tempted? Well, off you go then.
If you find anyone who's still human, send them straight to Yusefka's clinic. You can assure them there's no place safer. Please, do me this service. Proszę, czyli rzeczywiście mamy w tym momencie drugą lokację, do której możemy wysyłać ludzi. Jest to właśnie klinika tej Josefki całej. Na razie myślę, że tak czy siak będę wysyłał raczej do tej kaplicy. If you find anyone, you can please. Dobra, już chyba nic nowego nie powiem. If you can please. Tak jest. Tak więc ruszamy na razie. Warto wiedzieć, że jest taka opcja, aczkolwiek na razie będę jednak wysyłał ludzi do tamtej kaplicy mimo wszystko. A tymczasem teraz udam się do tej dziewczynki, którą powiadomiliśmy jakiś czas temu, że jej ojciec Gascoigne, a właściwie głównie jej matka, zginęła. Dlatego, że też może jest taka możliwość, żeby ją wysłać do kaplicy. I patrzcie w ogóle, że mamy teraz noc. Czyli widzicie, to jest to, o czym mówiłem wam już jakiś czas temu, że w miarę jak dokonujemy jakichś postępów w fabule, to nam się też zmieniają pory dnia. Tak więc to jest ciekawostka i właśnie też grając sobie poza nagraniem, zdobywając te tętnienia, zauważyłem, że w tym rewirze katedralnym również jest już noc i tam nawet się pozmieniało parę rzeczy, dlatego tam też będzie parę nowych kwestii, które chcę wam pokazać, ale po kolei. Najpierw zrobię szybkie cięcie i z wami spotkam się już przy tej właśnie dziewczynce, a raczej przy oknie, gdzie ona tam mieszka. No i dobra, jestem już prawie na miejscu, ale przy okazji najpierw chciałem sobie jeszcze przetestować ten pistolet samopowtarzalny, który sobie kupiłem. Zobaczymy, jak działa. Dobra. No i ciężko właściwie wyczuć w tym momencie, no bo wiadomo, że ten pistolet i tak jest głównie używany do tego, żeby zachwiać przeciwnika. No na pewno jego dużą wadą jest to, że zużywa jednak te dwa strzały. Z drugiej strony ja rzadko z niego korzystam, więc może jakieś tam minimalnie większe obrażenia są jakimś pomysłem, kto wie. Trudno powiedzieć, w każdym razie możecie też napisać, jeśli gracie w tą grę, czy używacie tego pistoletu, czy raczej tego starszego. Może to też mi da jakąś wskazówkę. A tutaj, słuchajcie, przestało się świecić światło teraz w ogóle. Brak odpowiedzi, o kurde. No to przykre. Czyli nie mamy tutaj już tej dziewczynki i nie wiemy, co się z nią stało. Możemy tylko przeczuwać najgorsze, prawdę mówiąc. No ale to odpowiada na pytanie wasze, czy można ją zabrać do kliniki. Jak widzicie, nie za bardzo jest taka możliwość. No dobra, to ja teraz przeniosę się szybko do rewiru katedralnego, gdzie czekają kolejne rzeczy, które chcę wam pokazać. No i dobra, jestem jak widzicie w rewirze katedralnym i tutaj teraz tak. Po pierwsze, chciałem zobaczyć, czy te drzwi już mogę otworzyć. Dobra, widzę, że jeszcze nie. Wiem po waszych komentarzach, że po którymś bosie będę mógł tam właśnie wejść. Nie piszcie mi po którym, po prostu będę sobie sprawdzał na bieżąco. I teraz kolejna rzecz. Chciałem sprawdzić jeszcze, czy ten tutaj coś nowego powie. Oh, the hunter. Alive and well, are you? This here is a safe place. Stay as long as you like. But next time you're out on a hunt, remember what I asked. If you find any sane survivors, tell them to seek shelter, because there's nothing to... Dobra, tutaj raczej niczego nowego już się nie dowiemy. Dobra, jeszcze chciałem zobaczyć, upatrzcie, tutaj ta starsza pani jakoś dziwnie się zachowuje. No właśnie. Niestety wygląda na to, że chyba jej nie pomożemy, no ale chciałem sprawdzić, czy jest jakaś nowa rozmowa, bo właśnie widziałem, jak sobie tutaj grałem, walcząc z potworami, że ona jakoś dziwnie teraz wygląda. Oprócz tego, jak tak sobie właśnie biegałem i tutaj walczyłem z potworkami, to zauważyłem, że tu jest kolejna postać. Oh, hello there. Perfect timing.
I must warn you not to go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. Henrik, that old hunter, has gone mad. And he's my mark. O, proszę. A może mimo wszystko trzeba będzie to sprawdzić? Otrzymaliśmy też nowy gest, ale to za chwilę sprawdzę. Don't go near the tomb below. I have business there. Ciekawe. Don't go near. I have. Dobra. Czyli na razie zostawimy ją. A teraz zerknijmy jeszcze na ten gest, może nowy. Wskaż naprzód, a to otrzymaliśmy. Coś takiego, proszę bardzo. Jak zwykle staram się wam zaprezentować wszystkie gesty, jakie otrzymujemy. No i teraz kolejna rzecz. Czekajcie, bo ja sobie tutaj zerknę, bo jest tych rzeczy tak dużo, że aż sobie je zapisałem tutaj. I jeszcze właśnie parę kwestii pozostało, które chciałem wam pokazać. Przede wszystkim tak, teraz przejdziemy sobie, tylko zastanawiam się, którędy będzie szybciej. Chyba tu będzie szybciej. I patrzcie, kolejne zmiany. Nie ma tutaj tych przeciwników, którzy wcześniej tutaj chodzili. Teraz w ogóle tu jest pusto. Oprócz tego ten gigant nie wychodzi, tylko on sobie tutaj śpi. Czy robi cokolwiek innego, ale pokonamy go sobie. Też znalazłem na niego już bardzo fajny teraz sposób, jak go szybko pokonać. Tutaj go szybko uderzyć. Dawaj, dawaj. A właśnie. Obecnie jestem w stanie go tak szybko pokonać, że nawet nie zdąży w ogóle zadać jakiegokolwiek ciosu. A to jest właśnie przeciwnik, który daje sporo tętnień dusz i dzięki temu... tętnień krwi znaczy się. I dzięki temu mogłem też tak sobie troszkę nabić szybko te 40 tysięcy tętnień. Teraz uwaga na tego, bo on jest właśnie zmiotaczem ognia, jak pamiętacie. Załatwię jego, a chcę go załatwić nie bez powodu, bo właśnie tutaj w tę stronę musimy się teraz udać. Dlatego, że napisaliście mi, żebym tutaj z powrotem pogadał z którąś z osób za drzwiami, że coś nowego powinienem tutaj dostać, co później mi się przyda do tego, aby dostać się do nowej lokacji, tam gdzie jest rozgałęzienie prowadzące od tej walki z Amelią. To wam jeszcze później pokażę. Nie wiem, zacznijmy od tych drzwi, no bo tak to wygląda, że to może tutaj. Napisaliście mi, że właśnie... a zresztą nieważne, kto to napisał, to wie, o kogo chodzi. Nika niestety nie pamiętam, ale dziękuję jak zwykle za radę i za podpowiedź. Oh, thank goodness. You're a hunter, right? Might you know of a safe place? The night is long, and I've very little of the incense left. Please, there must be some nice place to run off to. No proszę, i widzicie, teraz mamy do wyboru albo powiedzieć o kaplicy Edona, albo o klinice Josefki. Tak jak mówiłem, najpierw wybierajmy tą kaplicę, bo tam jeszcze jest trochę miejsca, jakby nie było. Oh, thank you, darling. Maybe I'll see you there. No dobra, ale czy jeszcze oprócz tego się czegoś dowiem? Oh, thank you, darling. Maybe I'll see you there. Chyba nie za bardzo. Bo właśnie pisaliście mi, że od kogoś tutaj mogę otrzymać jakiś przedmiot. Oh, maybe I'll... W tych zaułkach, ale nie wiem do końca od kogo dokładnie. What? I heard you told that wench about some shelter. Well, she's a damn fool to trust an outsider. Why? Well, Ursula's probably just fixing to feed some of your coin. To ciekawe, od razu nawiązanie do poprzedniej rozmowy. Alright. What crafty lies does the outsider have today? But you think I'm an easy mark? Yeah? Well, give me your best shot. O, też możemy opowiedzieć o kaplicy. Yeah, sorry. Too sharp for that, bollocks. I know a superstition when I hear one. Outsiders. Even their lies are predictable. Dobra, on najwyraźniej nie ma ochoty tam iść. What? Still praying on folks with your book of lies? Yeah, fine. Come on, show me what you got. Tell me about your little safe place. Nie, zatrzyma informacje.
What, afraid your lies will be exposed? Yeah, I knew you'd back off. I just knew it. Yeah, an outsider you may be, but at least you know when you're bested. Mógłbym teoretycznie powiedzieć o klinice Josefki, ale z drugiej strony, skoro on taki niechętny, to raczej wątpię, że coś to da. Dobra, myślałem, że po tej rozmowie będę mógł jednak tutaj jeszcze zagadać, ale nie za bardzo. Oj, zapomniałem o tym kolesiu. Tutaj jeszcze są kolejne drzwi, do których możemy zapukać i koniecznie chcę to sprawdzić, no bo... No pisaliście mi, że mogę tutaj, kurde, jakiś przedmiot zdobyć, tylko że najpierw muszę uważać, bo tam mamy przeciwników. W ogóle tu jest jeszcze jeden. Dobra, chodź tu. Zacząć właśnie od niego. Dobra, kurde, oberwałem. Ajajaj. Ale dobrze. Wyszło na moje. Urna z olejem. Teraz jeszcze tego strzelca zdjąć. Dobra. I teraz zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego dostanę. Kurde, przerażają mnie te niektóre rozmowy. Dobra, ona też nic nowego nie powie. Chociaż niezwykle to wszystko mroczne. Help me! Please help! No nie mogę ci chyba pomóc, kurde. Help me! Kurczę, to w takim razie nie mam pojęcia. Ktoś od was mi pisał, że właśnie w tej alejce mam zdobyć coś, a nie wiem, może to dlatego, że tutaj zagadałem na razie o tym bezpiecznym miejscu. No to później tutaj jeszcze na pewno trafię i to sprawdzę. Na razie zerknijmy na kolejną rzecz, którą chciałem sprawdzić. Już sobie patrzę do moich notatek i już wiem, o co chodzi. Dlatego, że też kiedy tutaj sobie właśnie zwiedzałem poza nagraniem, znaczy zwiedzałem, po prostu walczyłem ze znanymi dokładnie wam przeciwnikami, to jeszcze znalazłem jedną rzecz. Tutaj patrzcie, tutaj ci giganci też sobie normalnie śpią. Można ich ładnie zaskoczyć. I znowu tak jak wtedy. On teraz jest zachwiany, proszę bardzo. I jeszcze jedno uderzenie, zanim zdąży zaatakować. Dokładnie. I patrzcie, 835 tętnień krwi w bardzo szybki sposób udało się zebrać. A właśnie tutaj musimy teraz wejść, powiem wam. Dobra, teraz uwaga jeszcze na tego. Okej, jeszcze raz. Dobra. Kule żywego srebra. I po prostu zauważyłem ostatnio, jak sobie właśnie tutaj poza nagraniem zbierałem te tętnienia, że tutaj nagle pojawił się Alfred, który wcześniej zaoferował nam pomoc, a więc to jest ciekawe. Oh, good to see you safe. Now, let's think up something to discuss. Just tell me what piques your interest. No i proszę, możemy teraz porozmawiać jeszcze o kościele uzdrowienia. Zdaje się, że o tym chyba jeszcze nie rozmawiałem. Albo o zepsutych podłokrwistych. Chyba o tym nie rozmawiałem jeszcze. Już teraz też nie pamiętam. Ale chyba to właśnie. Ah, there's something I want to tell you. A bit of wisdom from the eminent master Lugarius. Once, a scholar betrayed his fellows at Bergenworth and brought forbidden blood back with him to Canehurst Castle. It was there that the first of the inhuman Vilebloods was born. The Vilebloods are fiendish creatures who threaten the purity of the church's blood healing. The ruler of the Vilebloods is still alive today. And so, to honor my master's wishes, I search for the path to Canehurst Castle.
No właśnie, tego na pewno nie słyszałem, a te dwa tematy już były wcześniej, chyba że coś nowego powie, ale raczej wątpię. As you know, the Healing Church, well, I'm a simple, but I have and if you see. Wydaje mi się, że to już było, tak więc nie będę powtarzał, ewentualnie sprawdzę jeszcze. I bid you for, may the good blood guide. Sprawdzę jeszcze poza nagraniem, ale tamte tematy już wcześniej wyczerpywałem. I też mi napisaliście, chociaż i tak bym to pewnie sprawdził, że znamy już hasło tutaj. Dlatego, że w momencie jak pokonaliśmy Amelię ostatnio, tego trzeciego bossa, to właśnie tam jak dotknęliśmy tej czaszki, to wtedy właśnie poznaliśmy hasło do tych drzwi. Tak więc spróbujmy. The password. No i faktycznie, strzeż się starej krwi. Proszę. A więc faktycznie się udało. Już nie żyje. Wiedza szaleńca. Kurde, serio? To kto się do mnie odzywał? Ale to jest mrok, co? Tak jakby to on do nas gadał. A przecież tutaj normalny jest szkielet. Kurde. To jest właśnie klimat Bloodborne. Niesamowite po prostu. Dobra, tutaj nic nie ma. Rozejrzyjmy się w takim razie. Zobaczymy, gdzie to mnie poprowadzi. Czy to będzie jakaś kolejna nowa lokacja, czy też nie. Bo jeszcze też mam jedną lokację do sprawdzenia. Ale to też, kurde, najpierw bym chciał zdobyć ten cały przedmiot, o którym pisaliście, z tamtej alejki. Będę musiał to w następnym odcinku jeszcze sprawdzić, bo możliwe, że ta postać musi wrócić się do kaplicy, do rewiru katedralnego. Trudno powiedzieć. No i widzicie sami, że to jest właśnie nowa lokacja tutaj. Tak więc próbuję troszkę tylko jej przejść, żeby po prostu odnaleźć lampę, która będzie mogła, którą będę mógł aktywować. I tutaj w przyszłości po prostu trafię, jak już będę chciał faktycznie ten teren dokładnie zwiedzać, a na razie skupmy się tylko na tym, żeby odnaleźć faktycznie tą lampę. No i tak, tutaj mamy przeciwnika. No, jeden jest tutaj jeszcze z tej strony, najpierw nim się zajmijmy. Widzę, że ciągle ci doskonale znani, czyli tutaj nie ma jakichś... Ajajaj. Przynajmniej na razie nie ma jakichś wrogów, którzy zdecydowanie przewyższają tych, których spotykaliśmy już wcześniej. Jeszcze raz. Dobra, załatwiony. Mamy fiolki z krwią. I załatwmy w końcu tego tutaj. Dobra, teraz. Jeszcze? Tak jest. Daliśmy radę i teraz, kurde, pytanie, w którą stronę się udać? Gdzie tu możemy znaleźć jakąś lampę? Powinna być, kurde, lampa zaraz na początku. O, tam jest. To dobrze. Właśnie powinna być lampa od razu na początku danej lokacji, bo tak zazwyczaj jest w tych grach od From Software. No i nie inaczej było tutaj. Tylko ostrożnie, żeby tutaj mnie nic nie zaatakowało nagle. Ale chyba niczego nie ma. Zapal lampę. I tak jak mówię, tutaj wrócimy się kiedy indziej. A patrzcie, jednak ci tutaj też mają te kapelusze. To więc fajna sprawa. Wrócimy się teraz w takim razie do snu tropiciela. I za chwilę powiem wam, co zrobimy dalej. Właściwie to od razu ze snu tropiciela chciałem przejść do rewiru katedralnego, dlatego tutaj się z wami widzę i proszę. Mamy tutaj kobietę, którą pewnie właśnie przekonaliśmy, żeby tutaj przyszła. Pogadajmy z nią. Oh, hello dear. You weren't lying. This is a safe place. Thank you. I'm in your debt. No i proszę, mamy ukłon jeszcze, czyli nowy gest. I'd like to tender my thanks, but I haven't much to offer. All I can give is my blood. But would you even take a whore's blood? No dobra, przyjmij terapię krwią. Oh, good. Come close, dear. Don't worry, this isn't the first time. Krew Arianny. Zaraz zobaczymy, co to jest. Oh, hello. Sorry, dear. You're much too eager.
I've only so much blood, okay? No dobra. Oh, hello. I've only... Czyli to by było na razie na tyle. Kolejna postać się przyprowadzona. Teraz zobaczmy. Krew Arianny. Wyświetl. Krew Arianny, kurtyzany z rewiru katedralnego. Słodka krew Arianny odtwarza punkty zdrowia i czasowo przyspiesza odtwarzanie kondycji. Członek starego kościoła uzdrowienia doskonale wiedziałby, że jej krew jest bardzo podobna do tego, co niegdyś było zakazane. No to ciekawe. Jeszcze w ogóle tą krew Josefki chciałem sprawdzić też. Fiolka z krwią z kliniki Josefki. Rafinowana krew, wielce stymulująca, odtwarza większą ilość punktów zdrowia. Ta niezwykle rzadka fiolka z krwią jest efektem powolnego i ostrożnego procesu rafinacji, przeprowadzanego wyłącznie w klinice. Też w ogóle czytałem, chyba w jakimś komentarzu właśnie, że można się tą... Znaczy tej fiolki użyć, można się napić tej krwi, później udać się do Josefki i ona tak ciągle będzie tą krew nam dawała. Aż w końcu coś się ciekawego ma stać, ale nie jestem pewien, czy to prawda, więc jeśli jesteście zorientowani, to możecie napisać oczywiście. Naprawdę gra kryje w sobie mnóstwo sekretów. A ty co, nie poszłaś tam? Don't go near the tomb below Erden Chapel. I have business. Kurde, ale ja mimo wszystko bym tam zajrzał, bo jestem ciekaw, chociaż nie wiem, czy ta ciekawość nie okaże się mimo wszystko fatalna w skutkach, ale zobaczymy, no bo rozumiem, że chodzi o to miejsce, gdzie ja wcześniej walczyłem z ojcem Gascoignem. Więc teraz bym to sprawdził. Zobaczył, czy nagle tam ta postać się pojawi, czy nie. Centrum Yharnam. Czekajcie, gdzie ja jestem? Dobrze jest, okej. No i co? Nie, no tutaj niczego nie ma. Chyba, że to jednak chodzi o inną lokację. No, trudno mi teraz powiedzieć. Dobra, tu jeszcze zrobię kolejne cięcie i szybko udam się znowu do tamtej alejki. Zobaczę, czy w końcu teraz mogę z kimś pogadać i czy ktoś mi da właśnie ten przedmiot, o którym jeden z widzów mi napisał. No i dobra, jestem na miejscu i zobaczmy, czy teraz właśnie ktoś inny tutaj coś powie, czy już nikogo nie będzie faktycznie. Brak odpowiedzi. No to ciekawe, to w takim razie napiszcie mi, gdzie to jest, kurczę. Tutaj też brak odpowiedzi. Może ja w końcu źle... Ożesz, kurde. Może w końcu ja źle zrozumiałem, że to nie chodzi wcale tutaj o tę postać, o te drzwi. Tylko o jakieś inne. No, trudno mi teraz powiedzieć tak naprawdę. Ale skoro nie tutaj, to gdzie? O to jest pytanie. Załatwmy jeszcze tego i będziemy powoli kończyć. Zdaję sobie sprawę, że w tym odcinku było mniej walki niż ostatnio, ale... Czasem też takie materiały muszą być, bo jak widzicie w tej grze jest naprawdę sporo takich fajnych sekrecików, które naprawdę warto zbadać i szkoda by było to ominąć po prostu. Oh, a hunter of beasts are you? Glory be, you know not the value you possess. But more's the pity. The hours of the night are many, and the beasts more than I can count. A veritable hunt unending. Not even death offers solace, and the blood imbibes you. A most frightful fate. Oh my. I'm willing to do you a kindness. Step lightly round to the right of the great cathedral and seek an ancient, shrouded church. The gift of the Godhead will grant you strength. Yes, I'm unquestionably certain. No proszę, czyli to to, kamień migdałkowy. Ekstra. Not even death offers solace, and the blood imbibes you. Seek you the ancient shrouded church, hidden to the right of the main cathedral. No i tam się udamy w kolejnym odcinku. The gift of the Godhead will grant you strength. Dobra.
Rozumiem, że już się będzie powtarzać. Not even devil, see? No, to warto było tutaj wrócić, aczkolwiek wydaje mi się, że wcześniej już to sprawdzałem i wtedy była inna kwestia, czyli dopiero najwyraźniej jak tamta kobieta przeszła do katedry, to dopiero wtedy ten koleś może mi pomóc i faktycznie chodzi właśnie o miejsce na prawo od tego budynku, gdzie walczyliśmy ostatnio z bossem. No dobra, czyli wygląda na to, że w kolejnym odcinku będzie trochę więcej walki, bo właśnie trafimy już na nowe lokacje. Tutaj musiałem poświęcić ten materiał, żeby faktycznie pozwiedzać jeszcze te znane lokacje. Chociaż nie tylko, bo trafiliśmy przecież tam do tej nowej, gdzie aktywowaliśmy lampę. No ale w każdym razie warto było te rzeczy zrobić, bo sami widzieliście, że trochę dodatkowych, takich można powiedzieć sekretnych kwestii odkryliśmy. I to nam, mam nadzieję, zaprocentuje w przyszłości, ale na razie to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało i jeszcze zanim zakończę, to może zobaczymy, bo w sumie zapomniałem wam pokazać, o właśnie, ukłonu. Zobaczmy, jak to wygląda. Proszę bardzo, to odblokowaliśmy sobie ostatnio przy tej rozmowie. Ale tymczasem już dzięki jeszcze raz, że oglądaliście. Jeśli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki z Bloodborne. Do usłyszenia.